Sergiusz Piasecki Dla honoru organizacji Wyczuł, że sprawa, w której wezwał go Tomasz, jest ważna. Wczoraj wieczorem poszedł do Gołębia. Z początku wstąpił do bramy, a stamtąd wszedł na schody prowadzące z dziedzińca do kamienicy. Zatrzymał się na pierwszym podeście. Sięgnął ręką w górę i namacał na zakurzonym parapecie okienka skrawek papieru. Wziął go, wszedł na pierwsze piętro, zaświecił kieszonkową latarkę i przeczytał jeden wyraz: Masło. Było to zaproszenie do Gołębia. Pani Moniki. Ostrożnie skierował się ciemnymi schodami na drugie piętro. I cóż to, pan szanowny, zjawił się po trzech dniach powiedziała Monika i podparła się pięściami w boki. Jest coś pilnego? Jest, Tomasz woła. Ech, wy inteligenci, nic zorganizować nie potraficie. Ja swoje załatwiam raz, dwa, trzy, a wy? Czemu nie ma kartki od niego? Bo niepotrzebna, ja jestem kartką z pieczątką na gębie. Gdzie spotkanie? W norze. Kiedy? Zaraz. Co pani się wygłupia? Zaraz będzie godzina policyjna. A pan swego rozumu nie ma? Baba musi wodzić za rączkę? Pójdzie pan kiedy zechce, głodny pan? Nie. Po oczach widzę, jak tam jest u pana, dam chleba i słoniny, wczoraj przyniosłam z wioski. Nie mam czym zapłacić. Mówię dam, nie zaś sprzedam. Już przygotowane. To za tamte rybki wędzone, które mi pan kiedyś dał. Rzucisz za sobą, znajdziesz przed sobą. Tak stoi w Ewangelii. Wcale tam nie stoi. To nieważne, mogło stać. Pewnie któryś Marek zapomniał napisać. Dała Józefowi owiniętą w papier paczkę. No i zmykaj pan, powiedziała. Bo jak chycle zobaczą, to ja będę winna jazda. Nazajutrz w południe, zaraz po pracy w akademii, poszedł do kamienicy, w której Tomasz miał biuro tłumaczeń. Firanki na oknach były zaciągnięte całkowicie, na znak, że wszystko jest w porządku. Zadzwonił. Pani Katarzyna, surowa, ponura, ubrana na czarno, otworzyła mu drzwi. Nie odpowiedziała na powitanie. Skinęła głową w stronę gabinetu Tomasza, rzuciła. Jest! I odeszła korytarzem w stronę kuchni. Też baba bzik, jak i Monika, pomyślał i zapukał do drzwi sprawa. Tomasz się ukazał na progu gabinetu. No nareszcie, powiedział, a ja się niepokoiłem. Nieczęsto wstępuję do gołębia. Mam dużo spraw do załatwienia i teraz mieszkam w innej dzielnicy. Daleko do skrzynki. Dopiero wczoraj wieczorem się dowiedziałem, że pan mnie wzywa. W porządku, jeszcze nie jest za późno. Proszę usiąść. Tomasz zawsze był spokojny. Miał twarz, jak w kamieniu wykutą. Nie można było wyczytać z niej żadnego wrażenia. Ale dzisiaj Józefowi się wydawało, że jego szef jest zakłopotany. Na szerokim czole głębiej zarysowały się zmarszczki. W oczach czaiła się rozterka. Myśli gdzieś błądziły. Zimno? Spytał Tomasz. Ta, powietrze wilgotne. Będzie wczesna wiosna. Niemcy potoną w Rostopach na wschodzie. Skapitulowali pod Stalingradem. Wycofali się z Kurska, Rostowa, Krasnodaru, Woroszyłowa. O tym pan chyba wie. A biuletyn pan otrzyma za parę dni. Wyjął z prawej dolnej szafki u biurka niepełną flaszkę wódki i małą szklaneczkę. Niech się pan rozgrzeje, powiedział, nalewając szklaneczkę prawie do pełna. Kiepską, pomyślał Józef, przypominając sobie poprzedni poczęstunek po niepotrzebnym śledzeniu gęsa, na które stracił kilka dni. Pewnie i teraz jest jakaś bzdura. Proszę wypić. Zachęcał go Tomasz: Pan wie, że ja nie piję, alkohol źle na mnie wpływa, wywołuje przygnębienie. Zaczął bębnić palcami w biurko, patrzył w okno i zagryzł dolną wargę. A czy palenie panu pomaga? Spytał. Nie rozumiem. W jakim sensie pomaga? No, łagodzi smutki, troski. Ta. Przed wojną rzuciłem palenie, oszczędzałem zdrowie. Potem, gdy wybuchła wojna, znowu zacząłem. O zdrowie nie dbam, bo wiem, że długo nie pożyję, a palenie dla mnie teraz jest niezbędne. Przytłumia ostre reakcje psychiczne na różne zmartwienia. Tak. Działanie nikotyny jest znane, ale jest jeszcze jedna kwestia. Proces ssania papierosa czy fajki zastępuje dorosłym to, co ma niespokojne dziecko jako ucieczkę. Pierś matki. Znałem pannę, która w pewnych chwilach zaczynała ssać zgiętą kostkę wskazującego palca. A ja znam teraz niemłodą dziewczynę, inteligentną, wykształconą, miał na myśli Helenę, która często zsie koniec dużego palca prawej lub lewej dłoni i zupełnie nie zdaje sobie z tego sprawy. Ja nie paliłem wiele lat. Porzuciłem palenie stanowczo na zawsze. No, a teraz skapitulowałem. Wróciłem do nałogu. Palę mało, ale chyba tego się nie zrzeknę. Wysunął górną szufladę biurka i wyjął z niej małą drewnianą kasetkę. Otworzył ją i postawił przed Józefem. Proszę, amerykańskie. O! Nawet przed wojną rzadko gdzie jest sprzedawano. Jest to pomoc wojenna Ameryki dla Sowietów. Do ich żołnierzy ona nie dociera, bo idzie do składów i na użytek czerwonej arystokracji, ale ze składów przesącza się do Niemców, a stamtąd do nas. Znam już tę technikę, wytłumaczył mi ją znajomy, który kupił amerykański ryż i konserwy. Ja nie spekuluję. Wiem. Otrzymałem to w podarunku od jednego ze swych ludzi. On bierze udział w grubym szmuglu. Zapalił papierosa i zapatrzył się w biało-siną smugę dymu, która zmieniając kształty i odcienie wolno pełzła pod sufit. Józef dopił wódkę i też zapalił. Poczuł łagodne ciepło, ogarniające powoli ciało. Chciał ułatwić Tomaszowi przejście do przykrej, jak przypuszczał, rozmowy. Powiedział: Jest jakaś nieprzyjemna sprawa. Jest. Tomasz skinął głową i utkwił wzrok w twarzy Józefa. Właściwie jest ona nieprzyjemna dla mnie. Naruszyłem nieco podstawową zasadę naszej grupy, ścisłą konspirację, której od wszystkich wymagam. Ale zrobił dłuższą przerwę. I o istnieniu naszej grupy nikt prócz jej członków nadal nie wie. Druga rzecz. Pozostawiam decyzję panu. Może ją pan swobodnie obrać, i nie zaważy to wcale na moim stosunku do pana. A teraz opowiem, o co idzie. Znowu zrobił dłuższą przerwę, jakby się zastanawiał nad sposobem zreferowania Józefowi trudnej sprawy. Potem zaczął mówić spokojnie, monotonnie, głosem jakby zmęczonym. Jak pana dawniej poinformowałem, grupa nasza jest zupełnie niezależna. O jej organizacji, celach, członkach nikt nic nie wie, ale mam powiązania z komendą AK. A propos, czy pan się orientuje w pracy AK? Przede wszystkim w ich pracy konspiracyjnej. Tam znam nawet dwie ich placówki, trochę im pomagam, bez żadnych zobowiązań. Otóż i ja pomagam, ale nie trochę, lecz dużo. Natomiast mnie bywa potrzebna ich pomoc, szczególnie w sprawach legalizacji. Ale zaznaczam, że mój stosunek z AK jest oparty na zasadach towarzyskich i jest tajny. Na podstawie materiałów, które im dostarczałem, sądzono, że kieruję tajną grupką wywiadowczą. A ponieważ z zapałem godnych misjonarzy zabrali się do scalania wszystkich grup podziemnych, zaproponowano to również i mnie. Oświadczyłem, że mam do scalenia tylko jedną osobę siebie samego. Zgodzę się uczynić to pod warunkiem, że obejmę dowództwo nad całą organizacją. Potraktowano to jako mój dowcip. A teraz przechodzę do właściwej sprawy. A może jeszcze wódeczki? Nie, dziękuję. A papierosa? O, chętnie. Zabieram się do rzeczy. Przy AK jest sąd tajny, który wydał już kilkanaście wyroków śmierci. Przeważnie na naszych zdrajców i szczególnie okrutnych gestapowców. Latem zeszłego roku zaczęto tworzyć egzekutywę dla wykonywania wyroków. Sformowano ją. Niestety. Egzekutywa dotychczas nie wykazała żadnej działalności. Kierownik jej przesyła komendzie raporty, które brzmią niepoważnie, a czasem w ogóle nie mają sensu. Słowem, sprawa ta od wielu miesięcy nie ruszyła z miejsca i wygląda beznadziejnie. Mogę rozpędzić tę egzekutywę i sformować nową. Ta, ale zabierze to dużo czasu, a wynik może być podobny. Wiem, że nawet pańska komórka osy potrafi wykonać trudne zadania. Załatwił pan doskonale sprawę Raszkisa, opracował pan całkiem dobrze plan zamachu na Genesa, a przecież pan jest właściwie sam. Wziął pan do pracy ochotnika. Czy idzie o to, bym zorganizował dla nich wykonanie kilku wyroków śmierci? O tym nie było mowy. Gdy tę sprawę rozważałem z pewnym panem, grubą rybą z organizacji, nieoględnie powiedziałem, że znam człowieka doświadczonego, który umie sprytnie przeprowadzić podobne akcje. Mój rozmówca, nazwijmy go pan M., bardzo tym się zainteresował. Prosił mnie o skontaktowanie go z takim specem. Jeśli więc pan się nie sprzeciwi, zrobię to. Może pan z nim pomówi. Jeśli sprawa nie będzie panu się podobała odmówi swego w niej udziału powie pan że nie ma czasu albo musi gdzieś wyjechać czy on wie cokolwiek o mnie nic natomiast dobrze zna i wyczuł z moich słów że jest pan właśnie takim człowiekiem który potrafi pobudzić do czynu ich egzekutywę hmm. nie wiem czy potrafię a czy pan chce żeby egzekutywa zaczęła działać? Tak. Chodzi o to, że wykonanie kilku wyroków śmierci napędziłoby strachu zdrajcom i donosicielom. Po prostu społeczeństwo pokazałoby zęby i ostrzegło, że potrafi karać za wysługiwanie się okupantom. Józef się zastanawiał nad tą sprawą. Wydawała mu się zbyt trudna. W wyobraźni jego już gromadziły się przeszkody. Ostatnia jesień i obecna zima były dla niego bardzo trudne. Gdy mieszkał z lubą, a potem żył sam u panny Jadwigi, łatwiej sobie radził. Gdy przyszła do niego Hela, znalazł się w biedzie. W akademii pracował po trzy godziny dziennie do południa. Tego, co zarabiał, nie wystarczało na najskromniejsze utrzymanie, bo ceny ciągle szły w górę, a zalanie kresów Ostmarkami okupacyjnymi wytworzyło chaos na rynku. Poza tym, Helena zaszła w ciążę. Nie spodziewała się tego, bo była pewna, że po sztucznym poronieniu i operacji jest niezdolna do macierzyństwa. Tomasz również milczał. Po jakimś czasie Józef powiedział: Chce więc pan pożyczyć mnie, komendiaka? Bynajmniej, nie chcę. Szczerze, zapoznałem pana z tą sprawą. Może pan swobodnie decydować o jej dalszym ciągu. Zgadzam się na odbycie narady z tamtym Fiszem z AK. Dobrze. Otóż jest on szefem sztabu komendy okręgu wileńskiego Armii Krajowej. Jego pseudo Grzmot. Bardzo groźnie. Powinien razić zdrajców piorunami. Kiedy? I gdzie będzie spotkanie? Jutro. Dzisiaj go uprzedzę. Czy trzecia po południu będzie dla pana wygodna? Mm, może być trzecia. Więc jutro o trzeciej proszę iść ulicą Zygmuntowską od strony arsenalskiej w kierunku Zielonego Mostu. Jak go poznam? Tęgi, niedźwiedziowaty, lat około pięćdziesięciu pięciu. Z prawej kieszeni jego palta będzie wystawał brzeg miejscowej gadzinówki. Spyta go pan, która godzina? Odpowie: Trzecia minut siedem. Potem doda: Czy pan nie ma zegarka? Pan mu powie: Stalin zabrał. W porządku, będę pamiętał. Chciałbym, żeby pańska pożyczka przyniosła panu zysk. Zazwyczaj pożyczki sprawiają przykrość. Mam nadzieję. Że wszyscy będziemy zadowoleni. A jak panu się powodzi? Różnie. Bywa gorzej, bywa lepiej. Jak obecnie? Bardzo, bardzo marnie. Dam panu trochę pieniędzy. Nie, wiem, że i panu trudno. Czekaj pan, jest inna kombinacja. Zaraz panu coś pokażę. Wyszedł drzwiami prowadzącymi do łazienki. Wrócił niebawem. I położył na biurku litewski formularz. Jest to, powiedział, order na gotowe ubranie, palto lub na kupon materiału. Mam kilka takich blankietów, ale dwa chcę zachować w swym archiwum jako dokumenty. Ten panu dam. Na podstawie tego orderu może pan kupić cokolwiek wartościowego w sklepie gotowych ubrań przy ulicy Wielkiej albo w sklepie materiałów tekstylnych przy niemieckiej. Zarobi pan na tym chyba kilkadziesiąt razy więcej w stosunku do ceny urzędowej. Jak to wypełnić? Zaraz to zrobimy. A na wypadek, jeśli w sklepie zażądają zaświadczenia pracy, dam panu jeszcze jeden blankiet. Zrobimy pana listonoszem. W ciągu kwadransa Tomasz sporządził zaświadczenie pracy i wypełnił order. Na dokumentach były już pieczęcie i podpisy. Radzę panu załatwić tę sprawę prędko, rzekł Tomasz, bo przypuszczam, że to wkrótce się wsypie. Blankiety, pieczęcie i podpisy są fałszywe. I proszę mnie zawiadomić o wyniku rozmowy z grzmotem. Dobrze, bardzo dziękuję. Pożegnał Tomasza i poszedł na antykol. Gdy wstąpił do swego mieszkanka, Helena leżała na łóżku okryta swą watową kurtką i jesionką Józefa. Wyglądała marnie. Twarz jej miała odcień wosku, pod oczami legły cienie. Jak się czujesz, pudlu? Spytał wesoło. Dzisiaj świetnie wyglądasz, dodał, chcąc pokrzepić ją na duchu. Zdaje mi się, że pies wkrótce opuści swego pana, powiedziała smutnie. Nie ma ze mnie żadnej pociechy. Chciała wstać, ale Józef kazał jej leżeć. Poszedł do kuchenki i zagrzał wczorajszą zupę kartoflaną. Od dwóch tygodni zupy stanowiły ich główne pożywienie. Trzeba coś zrobić, myślał zatroskany. Ona musi lepiej się odżywiać. Ciąża ją, wyczerpuje. Poszedł do składziku i przyniósł drewna, zapalił pod płytą i zostawił drzwi otwarte, aby ogrzać trochę pokój. Potem, zaniósł Helenie miskę gorącej zupy i pajdę chleba. Zjedz to, powiedział. Muszę? Tak, to jest rozkaz. Zabrała się do jedzenia. Józef jadł przy stoliku w kuchni. Postanowił, że dzisiaj spróbuje kupić cokolwiek na order. Obliczył pieniądze, które miał, przypuszczał, że wystarczy ich na kupno według cen urzędowych, nawet najdroższej rzeczy. Po obiedzie wdział starą jesionkę. Helenę okrył swoim futrzanym paltem. Znowu wychodzisz? Spytała. Tam, chcę załatwić pilną sprawę. Powiedz, na co masz apetyt? Nie wiem, może na śledzia? A kiedy wrócisz? Chyba wieczorem. Nie narażaj się, bo jak pan nie wróci, pies umrze. Zamknę się, przestanę jeść, usnę na zawsze. Wcale się tego nie boję. Po prostu mi się wydaje, że odpłynę daleko, w ciszę. Czy tak źle się czujesz? Może zawołać lekarza. Nie. Mam zawroty głowy i zimno mi. To osłabienie. A tutaj rzeczywiście zimno. Ja również marznę. Zostawiam drzwi do kuchenki otwarte. Będzie trochę cieplej, ale muszę iść. Czy to coś niebezpiecznego? Co ci przychodzi do głowy? Ja tak wyczułam, boję się, o ciebie się boję. Nie ma nic niebezpiecznego. Wrócę wieczorem. Niepokój Helen i jemu się udzielił. Postanowił wziąć ze sobą broń. Poszedł do składziku na drzewo, schował w skrytce swoje dokumenty, wziął browninga. Przy ulicy Wielkiej Litwini urządzili duży skład męskich ubrań. Latem 1941 roku złożono tam rzeczy, które pozostały po ucieczce bolszewików. Później dodali do nich dużo odzieży zabranej ze sklepów żydowskich, ale sprzedawano wszystko na podstawie orderów prawie wyłącznie litwinom. Józef wszedł na piętro i wstąpił do składnicy. W pierwszym małym pokoju siedział przy stole mężczyzna w średnim wieku, chudy o chorobliwym wyglądzie. Pisał coś w bloku pod kalkę. Józef pozdrowił go po litewsku. Mężczyzna, nie przerywając pisania, skinął mu głową. Zaraz dostał ataku kaszlu. Wyjął z kieszeni dużą chustkę do nosa i przyłożył ją do ust, jakby chciał stłumić kaszel. Potem spojrzał na chustkę i spytał zmęczonym, przerywanym głosem: O, o co chodzi? Józef zamiast odpowiedzi położył przed nim na stole order. Zaświadczenie pracy trzymał w ręku. Litwin spojrzał na order i spytał: Co pan chce kupić? Dobre palto. Zaziębiłem się w tej jesience. Pan Polak? Tak, pracuję w litewskim urzędzie. Mam zaświadczenie. Piotr! zawołał Litwin w kierunku otwartych drzwi, za którymi było widać dużą salę wypełnioną stojakami z odzieżą. Zaraz! Rozległa się odpowiedź z dala. Wkrótce przyszedł niski, krępy mężczyzna w czarnym fartuchu. Ubranie? Spytał siedzącego za stołem Litwina. Palto! Chodź pan, rzekł do Józefa mężczyzna w fartuchu. Wstąpili do dużej, wysokiej, jasnej sali, której okna wychodziły na szeroką w tym miejscu ulicę. Przeszli między Stojakami ku lewej stronie sali. Tam magazynier rozrobił dłonią niedbały gest dookoła. Niech pan sam wybiera. Zapłaci pan kierownikowi. Zostawił Józefa i poszedł w kierunku półek między oknami. Józef zaczął oglądać palta. Niektóre miały ślady zgniecenia, inne były zakurzone i poplamione. Dobre gatunki wisiały razem z marnymi. Po jakimś czasie znalazł zimowe palto z karakułowym kołnierzem. Karakół był prawdziwy, sukno dobre. Pod mocną śliską podszewką wymacał palcami grubą warstwę watoliny. Zmierzył palto. Było dla niego trochę za długie i za obszerne, ale takie najłatwiej było sprzedać. Wziął je i poszedł do kancelarii. – Chcę kupić to palto, jeśli niezbyt drogie – powiedział do Litwina. – Drogie? Tu nie ma drogi. – Poszukaj pantalonu – wskazał palcem na kieszeń palta. Józef podał mu podłużną tekturkę, na której był napisany numer i kilka dużych liter. Urzędnik otworzył grubą księgę i znalazł w niej odpowiednią pozycję. – Osiemdziesiąt pięć litów – powiedział i zrobił w księdze znak czerwonym ołówkiem. Potem rzucił talon do szuflady stołu i na odwrotnej stronie orderu przyłożył pieczątkę. Napisał pod spodem datę i opatrzył pieczęć podpisem. Jedną literą z zakrętasem. Józef przez cały czas starał się nie zapominać imienia i nazwiska umieszczonego przez Tomasza na orderze. Ale nie trzeba było nic podpisywać. Dał urzędnikowi osiemdziesiąt pięć Podziękował i odszedł. Palto, zwinięte podszewką do góry, niósł pod pachą. Zaraz udał się do buby. Nie odpowiedziała na pukanie do drzwi z sionki. Otworzył je i wszedł do środka. Znalazł się w ciemności. Z następnego pokoju sączyła się przez szparę w drzwiach wąska smuga światła. Dolatywały szmery i było słychać syczenie Prymusa. Józef kaszlnął, żeby zwrócić uwagę na swoje wejście. Kto tam? Spytała Buba ostrym głosem. Józef. Aha. A czemu pan zawsze przychodzi, kiedy jestem nieubrana? Zawsze zdziwił się. Nie pamięta pan, jak było wówczas, kiedy przyniósł pan ryby? Myłam się. Oj tam, raz się zdarzyło. Jest coś pilnego, bo zaraz muszę wyjść. Dla mnie bardzo pilne. To chodź pan tutaj i proszę się nie rumienić. Zobaczy pan klasę kobietę. Wszedł do następnego pokoju, który był sypialnią i z którego jedne drzwi prowadziły do kuchni. Zobaczył bubę, która przypinała pończochy do klamry upasa. Miała na sobie luksusową bieliznę. Z ukosa patrzyła ku Józefowi i lekko się uśmiechała. Potem sprawdziła szwy u pończoch, wyprostowała się, rozstawiła ramiona i spytała: Jak się prezentuje? Pysznie. Mogę się podobać? Jeszcze jak. A panu, co się najwięcej podoba? Oczywiście, nogi. Powiedział, ale przypomniał sobie dawną lekcję Heleny i dodał: Oczy i włosy też ma pani piękne. Nie blaguj, nie blaguj, mam czterdzieści lat i znam się na tym. Włożyła ciemną sukienkę. Zapnij mi z tyłu, idę na wieczór. Zebranie spekulantów. Taka międzynarodowa swołocz. Pani, do swołoczy nie należy, protestuję. Nie należę? Ma pani serce i sumienie, a spekulanci. Cóż, bez nich byłoby jeszcze gorzej. Hmm, dziękuję. Od razu wiedziałam, żeś dobry chłopak. Kiedyś opowiem ci o sobie. Zrozumiesz, dlaczego spekuluję. Zapiął ostatni zatrzask u góry sukni. Buba obróciła się ku niemu, objęła go ramieniem za szyję i powiedziała: Przyciśnij mnie mocniej, mocniej. Przywarła pocałunkiem do jego warg i wyprężona, z zamkniętymi oczami zamarła bez ruchu potem się cofnęła Dość. Jaka sprawa? Pani to dziwna. Czy tego pani wystarczy? No tak. Dzisiaj mam taki głupi nastrój, jakby wojny nie było, jakbym odmłodniała. Ale o co ci idzie? Mam palto nowe, dobre, chcę sprzedać jak najprędzej. Czy bardzo potrzebujesz pieniędzy? Tak. I w ogóle czegoś do jedzenia? Palto sprzedam ci za kilka dni, bo chcę wziąć dla ciebie dobrą cenę. Teraz dam ci tysiąc marek. A z jedzenia mam tylko wiejską kiełbasę, chleb, śledzie, cukier i szmalec. Proszę o kilka śledzi i jeśli można, wszystkiego po trochu. Żal, żeś nie przyszedł wcześniej, ale załatwię to tylko dlatego, żeś powiedział, że nogi ci się podobają, bo reszta to lipa. Wyszła do kuchni, a stamtąd do ukrytego wsiące pod schodami składziku. Po drodze zgasiła prymus, który paliła, żeby ogrzać trochę sypialnię, gdzie przebierała się do wyjścia. Józef czekał na nią nieco zmieszany, ale podniecony erotycznie. Dotychczas nie mógł zrozumieć Buby. Przypuszczał, że jest kobietą inteligentną, ale narzuciła sobie brutalny sposób zachowywania się. Wiedział od Wincuka, że ona nie zadaje się z mężczyznami. Dlatego był zdziwiony jej namiętnym pocałunkiem. Buba wkrótce wróciła. Przyniosła wiklinowy koszyk, w którym leżały owinięte w papier paczuszki. Masz. I wynoś się, powiedziała. Jeśli chcesz, przyjdź jutro. Koszyk zwróć. Kiedy będzie sprzedane palto? Nie trzeba się śpieszyć. Chcę wziąć dla ciebie dobrą cenę. Aha, zapomniałam dać ci pieniądze. Weź sam z górnej szuflady na prawo. Odlicz sobie tysiąc. Skinęła dłonią na komodę i wyszła do pierwszego pokoju. Wyciągnął szufladę i zobaczył obok żelaznej kasety grube pliki ostmarek. Odliczył starannie tysiąc i wsunął szufladę na miejsce. Wróciła Buba, była już w palcie, na nogach miała wysokie kalosze. Wziąłeś pieniądze? Tam, ale czy każdy ma wolny dostęp do Twojej kasy? Spytał, zwracając się do niej również na ty. Nie, tylko kryminaliści. Porządnych ludzi nawet na próg tego pokoju nie puszczam. Okradną. Bierz kosz i chodź. W sieniach zamknęła drzwi. Znalazła w ciemnościach jego dłoń. Ścisnęła ją mocno i spytała: Masz kochankę. Nie, mam przyjaciółkę, z którą żyję jak z siostrą. Jest moim psem. Psem? To Trudno to tobie wytłumaczyć. No dobrze, wychodź pierwszy. Na ulicy się nie znamy. Skierował się prędko do domu. Wiedział, że Helena jest zdenerwowana i chciał ją jak najprędzej uspokoić. Chciał również dać jej coś pożywnego do zjedzenia. Powiedział Bubie, że nie ma kochanki, lecz przyjaciółkę. Była to prawda, bo między nim a Heleną nie było nigdy żadnych czułości, pocałunków, pieszczot, cechujących współżycie kochanków. Nawet spali w osobnych łóżkach, chociaż razem byłoby im cieplej. Dawniej, bardzo rzadko, gdy chciał się pozbyć nadmiaru energii płciowej, przychodził do niej i pytał: Czy można? Helena odpowiadała: Jeśli jestem ci potrzebna, proszę. Mimo chłodu seksualnego szanowali się wzajemnie i lubili, jak dobrzy towarzysze. Józef się martwił, że nie może zapewnić Helenie wygodniejszej egzystencji. Kilka razy jej proponował, aby wróciła do rodziny. Ale ona mówiła stanowczo, iż woli nawet głód u niego, niż dostatek w swym domu. Wszedł na górkę po wydeptanej w śniegu śliskiej ścieżce prowadzącej od furtki w kierunku domu. Okno w kuchni panny Jadwigi było oświetlone z wewnątrz. Wstąpił do wspólnej sionki i starannie zamknął drzwi. Gdy chciał wejść do swego mieszkania, panna Jadwiga zawołała go. Czy pan może wstąpić do mnie? Spytała. Dobrze, ale wpierw powiem Heli, że wróciłem. Ona się o mnie niepokoi. Wszedł do swego mieszkania. Wewnątrz było ciemno. Mógł odróżnić tylko siwe prostokąty okien, bo na dworze leżał śnieg i tam było nieco jaśniej. Czemu leżysz w ciemności? Spytał. Lubię myśleć w ciszy. Bardzo interesujące zajęcie. Cieszę się, żeś wrócił. Merdam psychicznym ogonkiem. Przyniosłem smacznych rzeczy do jedzenia. Są i śledzie. Zaraz idę flirtować z panną Jadwigą. Może ty wstaniesz, zapalisz światło i obejrzysz produkty. Będzie dla ciebie rozrywka. Dobrze. W kuchni panny Jadwigi paliła się karbitówka. W powietrzu było czuć jakby zapach czosnku. Chciałam z panem pomówić, rzekła Jadwiga. Idzie mi o to, że Helena źle wygląda. Jest w ciąży. Wiem, ale bardzo zmarniała. Dokucza jej chłód. Niestety, wasze mieszkanko nie jest odpowiednie na zimę dla osób słabych albo chorych, bo ogrzewa je tylko trochę boczna ściana płyty. Cóż na to poradzę? Żałuję, że nie kupiłem na początku zimy żelaznego piecyka, ale trudno było znaleźć. O rury też trudno. Myślałem, że jakoś przetrwamy. Tę zimę. Teraz jest najchłodniej. Chcę właśnie zaproponować panu, byście zamieszkali u mnie w małym pokoju. Tam jest bardzo ciepło, bo wychodzi do niego połowa pieca z mojej sypialni. Zaraz panu pokażę. Z kuchni jedne drzwi prowadziły na lewo do stołowego pokoju, a stamtąd do sypialni. Natomiast drugie małe drzwiczki łączyły kuchnię z pokojem narożnym. Z lewej strony przy ścianie stało wąskie, żelazne łóżko. Pod oknem, na wprost, umieszczono malutki stół. Rzeczywiście, tu bardzo ciepło, powiedział Józef, gdy obejrzał pokój. Ale nie byłoby tu dobrze. I pan się zmieści tutaj, proszę spojrzeć. Pokazała mu oparte o ścianę przy drzwiach, składane łóżko. Na dzień to się złoży. A na noc można wstawić między ścianą a tamtym łóżkiem. Dziękuję bardzo. Pomówię z Heleną, może ona będzie się lepiej czuła tutaj. Na pewno lepiej, bo tam przecież ciągle marznie. Ja się tym martwię. Nazajutrz Józef i Helena przenieśli najpotrzebniejsze rzeczy ze swego mieszkanka do pokoiku obok kuchni. Będzie ci tu dobrze, powiedział. Akurat buda dla psa, ale ciepły i przyjemnie. Zabawne okienka, jak w chatce na kurzych łapkach. I proszę, żebyś lepiej jadła. Kiedy mamy produkty, nie oszczędzaj, nie odmawiaj sobie. Jedz, gdy masz apetyt. Chcę jak najmniej ciebie obciążać. Jestem przecież zupełnie bezużyteczna. Nic podobnego. Gotujesz, sprzątasz, nawet pierzesz. Poza tym jest mi przyjemnie, że tobą się opiekuję. Marna to opieka, ale robię co mogę. Ja nie narzekam. Wiem, ale dbaj o siebie sama, bo gdy zachorujesz, będzie z nami marnie. Teraz mam trochę pieniędzy i wkrótce otrzymam więcej. Dzisiaj ugotuj dobry obiad i zjedz. Dla mnie odstaw, bo wrócę późno. Dał Helenie siedemset marek. I poszedł do miasta. O godzinie trzeciej udał się na umówione spotkanie z Asem AK. Powoli szedł ulicą Zygmuntowską w kierunku Zielonego Mostu, ale nie zobaczył żadnego mężczyzny z gazetą wystającą z kieszeni. W ogóle nie dostrzegł nikogo, kto by wyglądem nasunął Józefowi myśl, iż przyszedł na umówione spotkanie. Spojrzał na zegarek, minęła trzecia. Zatrzymał się u frontowego wejścia do kamienicy, w której dawniej było mieszkanie brata marszałka Piusuckiego. Stamtąd obserwował zielony most. Ale dłuższe stanie w miejscu było niekonspiracyjne. Poszedł więc na drugą stronę ulicy Wileńskiej i udał zainteresowanie wystawą małego sklepu komisowego. Potem znów skierował się ku Zygmuntowskiej. Gdy przechodził jezdnię, Dostrzegł starszego, tęgiego mężczyznę. Z prawej kieszeni jego palta wystawał brzeg gazety. Miał na głowie starą cyklistówkę. Nogawki u jego spodni były wystrzępione. Wyglądał niepozornie, szaro i nie wyróżniał się wśród otoczenia. Był typem dobrego rzemieślnika albo sklepikarza. Idąc ulicą, nie oglądał się i na nic nie zwracał uwagi. Eee. Dobry gracz, jeśli to on. Pomyślał Józef i poszedł za konspiratorem prawą stroną ulicy. Z lewej chodnika nie było. Ciągnęła się tam długa bariera na drewnianych słupkach, odgradzająca jezdnię od pochylonego stoku w stronę rzeki. Józef poszedł prędko, wyminął konspiratora, a potem zawrócił i wolno skierował się mu naprzeciw. Gdy się zbliżył, powiedział: Przepraszam pana, która godzina? Trzecia minut siedem. Czy pan nie ma zegarka? Stalin zabrał. Trochę się spóźniłem, ale ślisko. Szedłem tu dłużej, niżli przypuszczałem. Czy pójdziemy gdzieś do pana? Do mnie stąd daleko. Wolę pomówić gdzie indziej. Kto pana przysłał? Tomasz! W porządku. Pójdzie pan za mną, z dala, w kierunku kawaleryjskiej. Gdy wejdę do bramy na początku ulicy, zaczekam na pana. Dobrze. Dobrze. Grzmot poczłapał z powrotem ulicę Zygmuntowską. Józef przeszedł jezdnię, oparł się dłońmi o barierę i patrzył na okrytą lodem i śniegiem rzekę. Potem skierował się z dala za Grzmotem który wkrótce wstąpił na prawy chodnik Zielonego mostu, Józef się trzymał lewej strony, bo mógł stamtąd wygodniej obserwować grzmota. A tamten szedł wolno, ociężale i jakby się wcale nie interesował otoczeniem, ale w pewnym miejscu się zatrzymał przed wystawą nędznego sklepu. Potem poszedł z powrotem. Manewruje, żeby zobaczyć ulicę za sobą. Pomyślał Józef. Grzmot wszedł do otwartej furtki w dużej bramie kamienicy. Józef przemierzył jezdnię i również wstąpił do bramy. Zaraz zobaczył Grzmota, który pochylony poprawiał sznurówkę trzewika. Wyprostował się i powiedział: Teraz pójdziemy razem. Z mrocznej, długiej bramy weszli na obszerny dziedziniec zaniedbanej kamienicy. Z prawej i z lewej były przybudówki. Grzmot skierował się na prawo i otworzył drzwi do cuchnącego karbolem ustępu. Wstąpił do środka i zajrzał do kilku otwartych przedziałów. Przekonał się, że wewnątrz nie ma nikogo. Tutaj każdy może wejść, powiedział. I mieszkańcy domu, i z ulicy. Uchylił trochę drzwi. Widzi pan ten oszklony ganek? Tędy jest wejście do mojego lokalu kontaktowego. Z prawej strony są dwa okna, na ostatnim wisi firanka. Jeśli jest ona zaciągnięta, droga wolna. Jeśli trochę uchylona, wejść nie można. Tak jak u Tomasza, pomyślał Józef. Chodźmy, rzekł Grzmot. Wstąpili do szklonego ganku. Drzwi od podwórza były lekko uchylone, a następne prowadzące do mieszkania zamknięte. Grzmot pochylił się i wziął stojące w kącie pod ławką dwie doniczki do kwiatów, włożone jedna w drugą. Wyjął górną i wziął z dolnej klucz do drzwi. Umówione miejsce, powiedział. Andrzeja nie ma w domu. Postawił doniczki na ławce i odemknął drzwi. Jest to dość sprytne i proste, pomyślał Józef. Doniczki na ławce znak, że ktoś jest w domu. Pod ławką mieszkanie puste. Wstąpili do ciasnego mieszkanka, przepełnionego meblami. Od strony podwórza były dwa małe pokoje. Na lewo, za dużym, do połowy oszklonym przepierzeniem, znajdowała się kuchenka. Jesteśmy na miejscu rzekł Grzmot, wprowadzając Józefa do ostatniego pokoju. Proszę siadać wskazał dłonią na krzesło z prawej strony. I usiadł na drugim krześle. Przez pewien czas trwali w milczeniu, naprzeciw siebie, przedzieleni wąskim blatem stołu. Obaj byli zmęczeni i wypoczywali w ciszy ustronnego mieszkanka. Czy wolno palić? spytał Józef. Oczywiście, ale ja nie palę. Józef wyjął z kieszeni blaszane pudełko, w którym miał tytoń i bibułkę. Skręcił papierosa i zapalił. Pan wie, w jakim celu się spotkaliśmy? Powiedział Grzmot. Tak. Tomasz wyjaśnił mi pokrótce. Polegając na jego opinii, a raczej radzie, chciałem z panem porozmawiać. Ale proszę, aby wszystko, co się łączy z dzisiejszym naszym spotkaniem, rozmową i z tym mieszkaniem, pozostało w tajemnicy. Tam, z jednym wyjątkiem. Jakim? No, Tomaszem. No tak. Czy pan należy do jego ugrupowania? Nic nie wiem o żadnym ugrupowaniu. Jestem tylko jego znajomym. Przepraszam, że poruszam pańskie sprawy osobiste. Po prostu chcę się zorientować trochę, z kim mam do czynienia. Z dawnym, jakby to określić, konspiratorem konspiratorem zawodowym, który załatwia sprawy tajne. I ryzykował przez wiele lat. Służył pan w dwójce? Przypuśćmy, że tak, ale pracowałem i w innych konspiracjach, o wiele trudniejszych. A może pan wstąpi do naszej konspiracji? <laughs> nie, pracować ochotniczo, jeśli będzie odpowiednia dla mnie robota zgodzę się, ale nie chcę należeć do AK. A można wiedzieć, dlaczego? Tak, trzeba przecież złożyć przysięgę. No, oczywiście. Następnie trzeba wykonywać rozkazy przełożonych, o których czasem nie będę nic wiedział. Na pewno są to odpowiedni ludzie. Nie mogę temu zaprzeczyć, ale moje doświadczenie wykazało mi wiele razy, że ludzie odpowiedni w wojsku albo w urzędach, Popełniali duże błędy w pracy innej, im nieznanej. To się zdarza, ale mi się zdaje, że pan nie ma zaufania do naszej organizacji. Powiem panu szczerze zaufanie opieram na doświadczeniu. Wolę nie wiązać siebie przysięgą, która brzmi uroczyście i zazwyczaj imponuje laikom, lecz pozostać wolnym człowiekiem. Wolnym w niewoli, nie zaś z podwójnym niewolnikiem. A czy pan sympatyzuje z naszą organizacją? Tak. Uważam, że każdy Polak powinien, jeśli może, popierać każdą uczciwą organizację polską, dążącą mądrze i szczerze do odzyskania wolności państwa. A wasza organizacja jest właściwie podziemnym wojskiem polskim. No tak, ale proszę niech się pan zastanowi, jak mogę mówić szczerze o sprawach poufnych z człowiekiem, którego nie znam? Jeśli złożę przysięgę, będę tym samym człowiekiem. A czy pan Tomasz należy do AK? Czy złożył przysięgę? Nie, a jednak pan mu ufa. Znam go od dawna, jeszcze sprzed wojny. Więc o co chodzi? On mnie polecił Panu. Jeśli zaś Pan ma jakieś zastrzeżenia. Józef rozłożył dłonie. Nie, nie warto dalej mówić. Zresztą powiem panu szczerze, że bardzo niechętnie się zgodziłem na to spotkanie. I tylko dlatego, że pan Tomasz, którego wysoko cenię, chce wam dopomóc. Czy pan wie, o co mi idzie? Trochę wiem. Macie egzekutywę której zadaniem jest wykonanie wyroków śmierci, wydawanych przez Sąd Specjalny. Egzekutywa ta nie spełnia swych zadań. Ośmiesza nas, powiedział Grzmot z oburzeniem. Od wielu miesięcy nie wykonano ani jednego wyroku śmierci. Czy nie możecie zorganizować innej, sprawniejszej? Zbyt dużo wysiłku nas kosztowało zorganizowanie obecnej. A jakie są powody bezczynności egzekutywy? Właśnie chcemy to zbadać. Powinien zrobić to człowiek, który się zna na rzeczy. Czy pan uważa, że sprzątnięcie szkodliwego człowieka tutaj w mieście jest tak trudne, że grupka ludzi nie może dokonać tego przez wiele miesięcy? Wydano przecież kilkanaście wyroków, a nie wykonano żadnego. Uważam. Że każdego można sprzątnąć w krótkim czasie. Można dokonać tego nawet bez ryzyka, albo z minimalnym ryzykiem. Jest to kwestia wyzyskania miejsca, albo znalezienia odpowiedniej sytuacji. Bardzo ważne jest zaskoczenie. A czy panu idzie o wykonanie jednego wyroku? W zasadzie idzie nam o to, żeby egzekutywa zaczęła działać i była skuteczna. W naszej bibule niepodległość piętnujemy zdrajców, wydajemy na nich wyroki. Wiadomości o tym przesączają się na zewnątrz. Podrywa to prestiż organizacji, kompromituje ją, ukazuje, że jest bezsilna w walce ze zdrajcami. Wytworzyła się taka sytuacja, że jest to konieczne nawet dla honoru organizacji. W Warszawie już są wykonywane wyroki śmierci. Spróbuję Wam dopomóc. W jaki sposób mogę się zebrać do zbadania działalności egzekutywy? Jutro o tejże godzinie Pan się spotka również na Zygmuntowskiej z łącznikiem komendy, który utrzymuje kontakt z egzekutywą. Sposób rozpoznania go będzie taki sam jak dzisiaj ze mną. Jest on ideowym człowiekiem, spadochroniarzem z Anglii. Wilnianin? Nie. Pochodzi ze Śląska i mówi dobrze po niemiecku. Pseudo jego, bronka. A propos, niech pan obierze sobie pseudo, jest to ważne. Kondor. Dobrze, będę pamiętał. Niech pan nawiąże z nim kontakt, a on wprowadzi pana do egzekutywy. W jakim charakterze? Na przykład inspektora, który działa z polecenia komendy. Ile czasu uważa pan trzeba, aby za sprawą dobrze się zapoznać zależy od warunków w jakich będę prowadził badania jeśli będą dobre wystarczy mi kilka dni a czy egzekutywa jest duża ma dwie sekcje wywiadowczą i wykonawczą nie wiem dokładnie z ilu składa się ludzi przypuszczam że około 15 co zbyt dużo Oczywiście, zbyt dużo dla wykonania wyroku na pojedynczych osobach. Pan się w tym zorientuje i chcę umówić z panem następne spotkanie na za tydzień. Może pan będzie mógł mi tę sprawę wyjaśnić. Gdzie spotkanie? Tutaj. Pamięta pan. Firanka to sygnał ostrzegawczy. Wskazał dłonią na okno. Jeśli zaciągnięta, wszystko w porządku. Wejdzie pan, jak weszliśmy dzisiaj. Jeśli ktokolwiek będzie wewnątrz, można zapukać klamką. Czy pan teraz gdzieś się śpieszy? Grzmot spojrzał na zegarek. Chcę wyjść stąd za dziesięć minut. Następne spotkanie mam też na ulicy i trzeba stawić się punktualnie. A jak pan zalegalizowany? Dobrze. Nie jest pan narażony? Nie więcej niż każdy inny Polak, mający mieszkanie i dokumenty. To bardzo ważne. Pan Andrzej, właściciel tego mieszkania, jest wspaniale zalegalizowany. Pracuje w urzędzie litewskim. Pozna go pan w przyszłości. Bardzo miły człowiek. Zna litewski? Po litewsku mówi i pisze swobodnie. Ja zaledwie mogę trochę się porozumieć. Ja również. Niebawem opuścili mieszkanie. W bramie Grzmot powiedział: Niech pan wyjdzie pierwszy, ja trochę zaczekam. Na ulicy się nie witamy i w ogóle się nie poznajemy. Dobrze. Do widzenia. Nazajutrz Józef szedł ulicą Zygmuntowską w kierunku Zielonego Mostu. Tego dnia odwilż się zwiększyła. Chodniki były bardzo śliskie. W pobliżu Józefa wywróciła się starsza kobieta, która miała na nogach kalosze. Pomógł jej wstać. Kobieta otrzypywała się z mokrego śniegu i kleła. Odpładli ludzie nie mogli piaskiem posypać albo popiołem, toż to zabić się można. Obok nich przeszedł mężczyzna średniego wzrostu, w kurtce na korzuszku i w tyrolskim kapelusiku. Gdy trochę się oddalił, kobieta skinęła ręką w jego kierunku. Wod tamten szwab powinien wykopertnąć się i nogi połamać. Ale Józef dostrzegł, że u szwaba w prawej kieszeni kurtki wystaje brzeg gazety. A skąd pani wie, że szwab? Za wiorstem go widać. Po pierogu każdy pozna, że to szwab. Nasi takich cudactw na głowach nie noszą. Jeszcze kacze piórko wsadził, żeby go inny szwab rozaznał. Niech sobie w tyłek wsadzi. Lecz Józef nie słuchał dalszego potoku jej wymowy. Udał się za szwabem. Starał się zorientować, czy stercząca z jego kieszeni gazeta jest niemiecka, czy miejscowa, polska gadzinówka. Śledził mężczyznę w kapelusiku aż do rogu arsenalskiej. Tam szwab zawrócił i znowu poszedł z Zygmuntowską. Tak się zachowuje jakby na kogoś czekał pomyślał Józef. Spojrzał na zegarek minęła trzecia. Poszedł wolniej naprzeciw Szwabowi. A gdy się zbliżył, spytał. Która teraz godzina? Trzecia, minut siedem. Czy pan zegarka nie ma? Stalin zabrał. A czy pan czasem nie jest przebraną po męsku bronką? Ha, pan chyba kondor, który zamiast fruwać, drepcze na piechotkę. Kto pana tu przysłał? Grzmot. Zgadza się. Chodźmy więc razem. Daleko? Kawał drogi. Zmęczony pan? Nie. Ale pan się ubrał. Tamta babina, która upadła. Zauważyłem. Pan jej pomógł wstać. Właśnie. Więc ona, pana, błogosławiła za ten kapeluszek z piórkiem. Cóż ja na to poradzę? Taka moja rola. Dokumenty. Mówi pan po niemiecku? Tak jak każdy Ślązak. Szli bocznymi ulicami, żeby wśród mieściu nie zwracać na siebie uwagi. Dokąd idziemy? Spytał Józef. Do kierownika egzekutywy, pseudo drobny. Co to za typ? Trudno mi powiedzieć. Nie chcę pana zrażać. Wolę nie wywierać swego wpływu na pańską opinię o tamtych ludziach. On będzie na nas czekał. Był pan łącznikiem pomiędzy komendą a egzekutywą? <laughs> łącznikiem, a raczej przełożonym drobnego. Ale nie mogłem za dużo nim się zajmować mam wiele innych spraw. W jakim charakterze przedstawi mnie pan drobnemu? <laughs> no, powiedzmy, jako inspektora komendy, który musi zbadać ich działalność <laughs> raczej brak działalności. Słusznie, ja może byłem dla nich za miękki, ale uważam, że w pracy tego rodzaju obowiązuje dobra wola. Jeśli jej nie ma, staram się odsunąć od takich ludzi. Teraz chcę poruszyć z Panem sprawę naszego kontaktu na przyszłość. Otóż, kiedy będę Panu potrzebny dla pilnego zakomunikowania czegoś komendzie, to proszę się zgłosić do pani Anny na małej pochulance. U niej są komplety tajnego nauczania dzieci. Często tam nocuję, i tam również jest moja skrzynka pocztowa. Można mnie zastać tam albo późnym wieczorem, albo wczesnym rankiem. Jeśli mnie nie będzie, proszę umówić spotkanie na następny dzień. Objaśnił Józefowi, jak wejść do mieszkania pani Anny i jaka obowiązuje tam sygnalizacja ostrzegawcza. Tym razem była to doniczka kwiatów stojąca na parapecie okna na pierwszym piętrze. Doszli do ulicy Zakrętowej i zatrzymali się obok partorowego drewnianego domku. – Jesteśmy na miejscu – powiedział Bronka, otwierając furtkę prowadzącą na podwórze. Z lewej strony było boczne wejście. Bronka zbliżył się do drzwi i targnął zawiszący u framugi drut. Wewnątrz rozległ się jazd od dzwonka. Wkrótce drzwi otwarto i na progu stanął wysoki, mocno zbudowany młodzieniec lat około 25. A proszę, proszę! zawołał, wprowadzając Bronkę i Józefa do małego pokoju. Siadajcie, panowie, siadajcie. Jest chyba coś ważnego. Tak, nowina dla pana, odparł Bronka. Proszę się zapoznać. To kierownik egzekutywy drobny. A to kondor. Wydelegowany przez komendę dla zbadania pracy egzekutywy. Cóż u mnie badać, powiedział drobny, szeroko rozkładając ramiona. Sprawy są jasne. Przesyłam raporty o wszystkim. Pan przecież najlepiej wie. Tak, ale ja nie mam możności obszernie tym się zajmować. Komendzie zaś idzie o zapoznanie się ze sprawą szczegółową. Właśnie pan Kondor to załatwi. Hm, dobrze. Proszę wprowadzić pana kondora we wszystko, co dotyczy egzekutywy i co go będzie interesowało. Wygląda to na brak zaufania do mnie, powiedział drobny, przybierając obrażony wyraz twarzy. Taka kontrola. Nie rozumiem, dlaczego pan się odnosi do tego niechętnie, wtrącił Józef. Taka inspekcja może być pożyteczna i dla pana, i dla egzekutywy, i dla komendy. Ależ proszę bardzo, rzekł drobny. Wyjaśnię panu wszystko, co pana interesuje. Mnie to wcale nie interesuje, rzekł Józef zimno, bo drobny od razu wywarł na nim złe wrażenie. Muszę spełnić polecenie komendy. Jeśli pan ma jakieś zastrzeżenia, proszę powiedzieć to zaraz, w obecności pana bronki. Wówczas zrzeknę się tej misji. Nie, nie mam żadnych zastrzeżeń. W każdej chwili służę panu wszelkimi informacjami. A, doskonale, rzekł Bronka, pożegnam was, bo śpieszę się. Podał Józefowi dłoń, potem wyszedł z pokoju w towarzystwie drobnego, który wyprowadził go przed drzwi frontowe. Gdy znaleźli się na ganku, spytał: Więc jak to jest? Mam nowego przełożonego? Proszę pana, naprawdę nie mam czasu. Mam umówione spotkanie, daleko stąd, i muszę zdążyć w porę. Przecież pan rozumie dobrze o co idzie. Ale to wygląda na dochodzenie policyjne. Jest to próba góry wyjaśnienia działalności egzekutywy, bo ani pan, ani ja wyjaśnić tego nie możemy. Radzę panu, załatwić to z kondorem solidnie i szczerze. A co to za jeden? Doświadczony człowiek, zna się na sprawach konspiracji. Na akcjach bojowych i ma całkowite zaufanie góry. No dobrze. Bronka pośpiesznie odszedł. Drobny powrócił do pokoju, w którym czekał na niego Józef. Teraz drobny się uśmiechnął, zacierał dłonie, czym przypominał Józefowi Henryka i starał się być bardzo słodkim. Panie Kondor, powiedział, siadając, zbrzydło mi to wszystko. Naprawdę tam przecież są poważni ludzie a traktują tę sprawę jak dzieci żądają ode mnie rzeczy niemożliwych do wykonania ostatnio przed tygodniem bronka mi powiedział że góra jest ze mnie bardzo niezadowolona że w warszawie już wykonują wyroki śmierci już działają a tutaj nic wiem że w warszawie już wykonano kilka wyroków śmierci może być ale wilno to nie warszawa warszawa to może a wilno Kałuża. W Warszawie są sami Polacy i trochę Szkopów, a u nas ilu Polaków zostało? Wszędzie pełno szpiclów, kapusiów, litwinów, niemców. Poruszać się trudno. Dlaczego pan w takim razie nie zrezygnuje z prowadzenia egzekutywy? Bo tego ode mnie nie chcą. Chcą wyników. A jak je osiągnąć? Czym? Nie mam żadnych środków. Dobrze, pogadamy o tym spokojnie. Chcę właśnie zrozumieć pańską sytuację i trudności, które pan ma. Po prostu chcę pomóc komendzie i pomóc panu. Przede wszystkim, ile wyroków śmierci przysłano panu do wykonania? 14. Ile wykonano? Zrobiliśmy kilka prób, ale się nie udały. Wina góry. Przysłali pistolet, który nie strzela. Przecież to skandal. Ludzie życie ryzykują. A oni z nas kpią. O tym pomówimy później. Czy ma pan formalne wyroki? Mam spis z pieczątką komendy i mamy odpisy dla swej wiadomości. Proszę pokazać. Muszę dostać ze skrytki. Dobrze, zaczekam. Drobny wyszedł z pokoju. Niedługo powrócił i podał Józefowi dwa wykazy. Jeden był napisany na maszynie, i miał na dole małą czerwoną pieczątkę komendy. Drugi był sporządzony piórem. Józef uważnie sprawdził oba spisy. Były identyczne. Drobny powiedział: Niektórych skazańców nie ma w Wilnie. Wrabnęli z bolszewikami latem 1941 roku. Ta wiem, którzy. Czy pan może mi dać ten spis? Oczywiście, zrobię inny odpis. Krzyżyki na marginesach wskazują tych, którzy byli już rozpracowani? Nie. Tych, których komenda chciała zlikwidować w pierwszej kolejce. A. Na razie zostawimy to. Zbadam spis później. Pan ma dwie sekcje. Tak. Wywiadowczą i wykonawczą. Ilu ludzi? Wykonawcza siedmiu, wywiadowcza pięciu. Wywiad prowadzi kolega Kret. A sekcję wykonawczą? Ja prowadzę, ale sekcja wywiadowcza pracuje według moich wymagań. W ogóle trudno mi o ludzi. Dlaczego? Są różne kłopoty, uchylają się od spotkań, czasami znikają bez uprzedzenia. A ilu jest w pańskiej sekcji takich, z którymi pan utrzymuje kontakt i na których może pan polegać? Drobny przez jakiś czas się zastanawiał i nawet zaczął liczyć na palcach. Potem powiedział, pięciu. Czy może pan zorganizować wspólne zebranie ludzi z sekcji wykonawczej? Chciałbym ich zobaczyć. Można, na kiedy pan chce? Wpierw chciałbym pomówić z kierownikiem sekcji wywiadowczej. Poznam jakie ma trudności z rozpracowaniem poszczególnych skazanych, bo sekcja wywiadowcza jest przecież waszymi oczami. Widziałem go wczoraj. On już wie, że się spodziewamy wizyty kogoś z komendy. Mogę dać panu jakiś adres i hasło? Uprzedzę go dzisiaj. Dobrze. Będzie czekał na pana jutro. Która godzina dla pana wygodna? Czwarta po południu. Powiem mu pan, że przyjechał od ciotki z Wilejki. Zaraz narysuję pan jego mieszkania, bo tam trudno trafić. Drobny zrobił na skrawku papieruszki z dziedzińca i wejście do mieszkania kreta. Potem spytał: A kiedy pan chce zobaczyć moich ludzi? Pojutrze. Trzeba załatwić wszystko jak najprędzej. Będzie najlepiej, jeśli spotkamy się u mnie. Zapoznam pana tutaj z jednym z moich ludzi i pójdziemy do drugiego. A trzej inni będą na nas czekali w centrum miasta. Tam jest nasza główna melina. Spotkamy się, więc pojutrze o godzinie czwartej u pana. Dobrze, będę czekał. Pożegnał drobnego i poszedł prędko do domu. Chytry i uparty, myślał po drodze.